odzywam się dopiero teraz, ponieważ dopiero teraz miałam dosłownie chwilę, żeby przysiąść, ale we wcześniejszych klipach widziałyście, jak mija mi dzisiaj dzień. Dzisiaj wyjątkowo, jak nie u mnie zupełnie, bo zawsze w sobotę rano wpuszczam Wam film, a dzisiaj filmu Wam nie wpuściłam. A to dlatego, że po prostu w tygodniu się nie wyrobiłam, a dzisiaj od rana mam małą królewnę od mojej siostry. Więc no, wiadomo, są rzeczy ważne i ważniejsze. Od czasu do czasu tak się w życiu dzieje, że nie wszystko może być zgodnie z planem. Ja teraz sobie na chwilę przysiadłam. Byłam z młodą u mojej przyjaciółki właśnie, żeby się dzieciaki pobawiły razem. No i teraz właśnie jest tak cudowna pogoda, ja się zastanawiam jeszcze co robić, bo musiałabym zrobić jakiś obiad w sumie, ale jakoś, nie wiem, w ogóle totalnie nie mam takiej potrzeby dzisiaj. Więc zobaczymy, jak się dalszy dzień dzisiaj potoczy. Ale ja się cieszę, bo właśnie zaczęłam długi tygodniowy urlop, którego dawno nie miałam. Nie mogę się doczekać, w przyszłym tygodniu się też wybieram na majówkę, więc mam nadzieję, że troszeczkę sobie odpocznę. Właśnie też planuję dla Was jeszcze filmy, które chciałabym Wam wpuścić w przyszłym tygodniu, jak mnie nie będzie, tak żebyście mogli o mnie nie zapomnieć, moi drodzy. Także tak to wygląda. Zapraszam Was na kanał, bo na kanale trwa rozdanie i pojawił się ten film w środę, więc koniecznie wbijajcie, żeby wziąć udział, bo naprawdę są super nagrody do zgarnięcia, które przywiozłam tydzień temu z konferencji w Warszawie. Także zapraszam Was na mój kanał. A ja tymczasem zmykam się troszeczkę ogarnąć, odświeżyć i potem się do Was odezwę. Chciałam Wam tylko jeszcze powiedzieć pokrótce o rzeczach, które ostatnio do mnie przyszły. W tym miesiącu nie zrobię Wam odcinka z Biglossy, ponieważ te Biglossy jakoś późno przyszło i po prostu robiłam też film z tymi kosmetykami z Warszawy i nie chcę po prostu też na kanale zrobić za dużo takich filmów, w których pokazuję tylko jakieś rzeczy i które nie są filmami tematycznymi, jeśli wiecie, co mam na myśli, więc pokażę Wam w tym vlogu, co jest w Biglossy. Mówiłam Wam w tym filmiku z Warszawy o tym BB kremie upiększającym stopy, że jestem go bardzo ciekawa i później w komentarzach mi dziewczyny pisały mi, że ogólnie zaskoczy mnie ten krem i ja tak zrozumiałam, że zaskoczy mnie chyba negatywnie, w sensie takim, że właśnie jest to krem BB, ale coś może być z nim nie tak, że na przykład, nie wiem, będzie pomarańczowy czy coś. I powiem Wam szczerze, że faktycznie ten krem mnie zaskoczył, ale zaskoczył mnie dlatego, że jest niesamowicie nawilżającym kremem, po którym moja cera się czuje super, ale w ogóle nie daje żadnego koloru i nie wiem dlatego, dlaczego jest napisane, że wyrównuje koloryt, ale nie wyrównuje, bo nic nie robi, ale za to fajnie nawilża, także jestem z tego bardzo zadowolona i to jest dla tego właśnie kremu stopy. Mega kciuk w górę. Kolejna rzecz, która przyszła, to z L'Oreala napisali do mnie, że chcieliby mi wysłać właśnie najnowsze maskary Sculpt by False Lash Wings. I wygląda to w ten sposób. Mamy tutaj jeden z tych tuszy i tutaj mamy kolejne dwa, więc też będzie wkrótce dla Was rozdanie. Nie wiem jeszcze, czy to będzie na Instagramie, czy na Facebooku, czy też na kanale. Zobaczymy. W każdym razie jedna ta maskara wędruje do Was, więc też będziecie mogli ją przetestować. Teraz Wam pokażę Biglossy. Biglossy jak zawsze różnego rodzaju karteczki i tego typu rzeczy. Kokardunia. No i tak na szybko, bo widzę, że nie ma zbyt wielu rzeczy. Pierwsza rzecz, która mi wpada w ręce, to jest Bioderma Hydra Bio z SPF-em 30, także bardzo fajnie, krem nawilżający. Kolejny, widzę, że on ma taki fajny też aplikator, czyli że jest wyciskany. No i ten produkt ma 40 ml, także kolejny krem nawilżający. Ja bardzo lubię kremy nawilżające, także spoko. Następna rzecz, to już też widziałam u Iwonki, u Laika makijażowego, już to testowała chyba. To są te hydrożelowe płatki pod oczy. Także też może się to okazać czymś ciekawym z olejkiem arganowym. Jak wiecie, wszystko co ma olejek arganowy to ja uwielbiam, więc kciuk w górę. Kolejna rzecz z Glossy Boxa to jest paletka z Catrice w takich dość neutralnych kolorach, Absolute Eye Color. Widzicie, ona ma takie właśnie kolory, ten ma takie troszeczkę drobinki, ten brązik. Tu jest taki kolor zgaszony pudrowy. Ten jest taki całkiem, i one są matowe, i ten też jest matowy, bardzo fajny brąz, także tą paletkę zostawiam na pewno sobie do przetestowania w jakimś najbliższym makijażu, także też super, fajna rzecz. Kolejna rzecz to jest szampon w bardzo takim złotym, eleganckim opakowaniu, bardzo mi się takie opakowanie podoba. Z góry Was przepraszam za to określenie, ale nazwę to tak, szampon z Biedronki, no taki zapach.
jak z Biedronki. Także, no nie wiem, zobaczymy. Może przetestuję sama, a może ktoś przetestuje, zobaczę. I następne dwie ostatnie rzeczy to są nadal płatki hydrożelowe z Exclusive Cosmetics z ekstraktem z pereł. Jak widać, one mają takie drobinki. I ostatnia rzecz to jest pomadka z Carmexa intensywnie nawilżająca o smaku limonki. I to by było na tyle mojego open boxa Big Glossy na vlogu. Mam nadzieję, że taka forma również Wam się spodoba. I dajcie znać, czy również sądzicie, że od czasu do czasu właśnie Big Glossy może się pojawiać właśnie we vlogach po prostu. Oczywiście najfajniejsze tulipany, moim zdaniem, można zawsze kupić w Lidlu. Ja właśnie kupiłam sobie znowu dwa opakowania. Mam nadzieję, że tak, one będą różowe. Właśnie były jeszcze w Lidlu takie zamknięte całkiem, ale to są moje dwa opakowania tulipanów i za chwileczkę będę je wkładała do wazonika. Wiecie, co wam powiem? Dawno nie miałam takiego dnia, w którym naprawdę nie robiłam nic związanego z YouTube'em, bo właśnie dzisiaj mam taki dzień, chyba pierwszy raz od niepamiętnych czasów. Jest to sobota, gdzie zazwyczaj sobota u mnie to jest po prostu szałpał. Ja wtedy mega staram się spiąć i bardzo to lubię wtedy, żeby właśnie ponagrywać sobie filmy, żeby sobie rozpisać odcinki na następne tygodnie i w ogóle. A dzisiaj, z uwagi na to, że troszeczkę mój dzień się wywrócił do góry nogami niespodziewanie, no to też ja dostosowałam się do tego, żeby też się nie spinać na zasadzie takiej, że będę cały dzień, wiecie, się załamywać, że gdzieś tam nie wszystko idzie po mojej myśli. To jest też taki element, nad którym ja u siebie w osobowości mojej pracuję, bo zawsze miałam tak, że jak coś szło nie po mojej myśli, to ja się strasznie tym stresowałam, strasznie się denerwowałam i strasznie miałam taką wewnętrzną spinę, że kurde, no ja nie dam rady, jak to ja nie dam rady, przecież ja zawsze daję radę. No, ale słuchajcie, nie. Czasami trzeba naprawdę po prostu sobie powiedzieć, taka jest sytuacja, teraz się musisz dostosować, bo jest to jedyne, co jesteś w stanie zrobić. Nie możesz panikować, nie możesz się denerwować, nie możesz sobie sama zatruwać mózgu tym, że nie dałam rady, a przecież zawsze daję radę, bo po prostu czasami są takie sytuacje, które są niespodziewane, nie mamy na to wpływu generalnie i czasami nawet właśnie jest to umiejętność, żeby umieć się dostosować do sytuacji. Ale dla osób, które są uporządkowane, które są takie, wręcz bym powiedziała, pedantyczne, takie mega perfekcjonistycznie nastawione do życia, tak jak na przykład ja, no to dla takich osób jest to umiejętność, żeby potrafić się nagle dostosować do sytuacji, która się zmieniła, gdzie nie mieliśmy na to wpływu. Ja właśnie dzisiaj to uczyniłam i w sumie wychodzę na razie na plus w tej sytuacji, ponieważ mam popołudnie wolne, w sobie piję herbatkę, mogę z wami pogadać, nagrywam vloga bez spiny. Czasami trzeba przyjąć życie takim, jakim jest i kurde, po prostu iść do przodu i mieć i tak dobry humor. Także to by było tyle z morałów i kazań Laurki na sobotę. Moi drodzy, kciuki w górę, uderzam na randkę z moim własnym mężem. Ja i mój czadowy kok. Szałpał. Since the